ponieważ dzisiaj jest 1 kwietnia, prima aprilis, dlatego ja w takiej zupełnie nietypowej sprawie, której nie ośmieliłbym się poruszyć w innym dniu. Jest to wyjątkowy dzień i mogę mówić ludzkim głosem i to całą prawdę, a potem to odwołać. Poruszyła mnie historia pewnej znajomej, która zdradziła mi w tajemnicy, że ona ma straszny problem z wyrzuceniem starych majtek. Ma stare majtki, które już nie bardzo się nadają do noszenia, a ona nie potrafi ich wyrzucić. Nie potrafi się z nimi rozstać. Te majtki przeżyły razem z nią najpiękniejsze chwile jej życia. Najpiękniejsze momenty łączą się z tak cudnymi wspomnieniami, że dech zapiera w piersi. Ja wiem, że majtki się nie nosi na piersi się nosi coś innego, ale te majtki, które łączyły z nią chwile, przeżywały z nią te chwile, wprawdzie może leżały w innym miejscu, z boku były i one tego nie przeżywały tak głęboko jak ona i tak dogłębnie, ale te majtki budzą w niej wspomnienia najcudowniejszych chwil i ona nie potrafi tych majtek się wyzbyć, mimo że te majtki nie nadają się już do używania, bo te najpiękniejsze chwile, które by znowu przyszły, to raczej by zepsuły swoim stanem. Natomiast ta nostalgia, to głębokie uczucie, które w niej drzemie i budzi się na widok tych majtek, pożal się Boże, stanie już, no bo nie dość, że już są porozciągane, gumka już sparciała i ten, no i moda też już nie ta, bo już się nie nosi takich majtek, które się na kolanach przecierają współcześnie, no i uwierają gumki pod pachami, uwierają, no tak. Ale kochani, informuję was, że ta kobieta ma problem, który jest bardzo powszechny. Bardzo często my jesteśmy przywiązani do czegoś, co już nie istnieje, co nie występuje, co jest nieaktualne, ale my się przywiązujemy do czegoś, co było i nie potrafimy pójść dalej. Dlatego bardzo ważne w naszym życiu jest to, żeby być w stanie wyrzucić stare majtki i nie tylko majtki. Dlatego, kochani, z okazji prima aprilisu życzę wam, abyście, drogie panie, żyły współczesnością. Jeżeli coś należy do przeszłości, która, jak mawiają Czesi, to se już ne wrati, pane Havranek, to żebyście wyzbyły się tego, co wam przeszkadza, całym sercem zaangażować się w nową przygodę i dlatego precz ze starymi gaciami.